Dzisiaj naszą modelką jest Karolina. Dzień dobry. Jak widzicie, mamy tutaj piękną, młodą twarz. Delikatnym konturowaniem i rozświetlaniem możemy świetnie wyeksponować wszystkie atuty urody naszej modelki. Karolina ma już przygotowaną twarz pod makijaż kosmetykami kolorowymi. Do tego celu użyłam podkładu Liquid Powder Double Skin Aqua, korektora kryjącego, a całą buzię lekko przyprószyłam pudrem półtransparentnym. Przy konturowaniu zaczynam od najjaśniejszego koloru i rozjaśniam nim środkowe partie twarzy. Delikatnie przesuwam pędzelkiem po buzi, chociaż można także wklepywać produkt, jeżeli zależy nam na bardziej kryjącym efekcie. Świadomie nakładam niewielką ilość kosmetyku, aby budować intensywność makijażu. Łatwiej bowiem jest dołożyć produktu, aniżeli korygować taki przerysowany, nienaturalny efekt konturowania. Tutaj od kącika oka, otwórz oczko, do skrzydełka nosa, ta część twarzy powinna być jaśniejsza. Możemy równocześnie delikatnie rozjaśnić powiekę, środek czoła, jeśli nie jest ono zbyt wypukłe, bo pamiętajmy, że jasne i perłowe kolory w makijażu optycznie powiększają i uwypuklają. Grzbiet nosa, jeśli kształt noska nam na to pozwala. I środek brody. Jednocześnie, jeśli chcemy wzmocnić efekt konturowania, tego modelowania rysów twarzy, ta strefa tutaj, od kącika ust do płatka ucha, widać ją także, jak przyłożymy dwa palce, też powinna być jaśniejsza. To jest bardzo częsty błąd osób, które zaczynają przygodę z konturowaniem, że za nisko aplikują bronzer lub zbyt mocno rozcierają go poniżej kości jarzmowych. Nakładam ten jasny odcień zgodnie ze wzrostem włosków na twarzy, czyli w dół. Musimy pamiętać, że nie powinniśmy pędzlem malować od spodu do góry, bo uzyskamy nienaturalny efekt. I to samo od razu po drugiej stronie. Teraz ciemniejszy odcień bronzera. Nakładam go sobie na bok pędzelka, w ten sposób mogę uzyskać węższą linię. I aplikuję zaraz pod kością jarzmową, lekko zaokrąglając przy środku twarzy. Polecam najpierw rozcierać bronzer odrobinę ku górze, a dopiero jego delikatną granicę rozetrzeć ku dołowi. Nie należy wchodzić na tą część, która, pamiętajmy, powinna być jasna. To samo robię na drugiej stronie twarzy. Jeżeli chcemy ułatwić sobie zadanie, to nasza modelka może zrobić delikatny dzióbek i wówczas mamy świetnie pokazane miejsce, gdzie bronzer powinien się znaleźć. Zaraz pod kością jarzmową. Granice bronzera, gdy są zbyt widoczne, możemy rozblendować za pomocą czystego pędzelka. Jeżeli chcemy uzyskać głębię koloru, mocniejsze nasycenie, te dwa odcienie warto ze sobą mieszać. Kiedy chcemy mieć pewność, że bronzer płynnie rozchodzi się od zewnętrznego konturu twarzy ku środkowi, warto jest zacząć cieniowanie tutaj od nasady włosów w kierunku środka twarzy. Chodzi o to, żeby uniknąć takiego widocznego, poziomego paska na linii czoła. Przy konturowaniu żuchwy osadzam pędzel zaraz pod kością i rozprowadzam produkt powyżej. Granica żuchwy sama doskonale wyłapuje miejsce, gdzie bronzer ma być najmocniej aplikowany. I później leciutko rozcieram kolor pod linię żuchwy. Przy wewnętrznym kąciku aplikuję jasny matowy cień i rozcieram go lekko w kierunku zewnętrznego kącika.
Następnie beżowy cień serii Kaszmir aplikuję w zagłębieniu powieki i blenduję go nieco powyżej, wchodząc na powiekę nieruchomą. To świetny pośredni odcień, który pomoże uzyskać niewidoczne przejścia tonalne pomiędzy kolorami. Tutaj Karolinka ma głęboko osadzone oczy i ciemny kolor mógłby je zbyt mocno cofnąć w głąb twarzy. Użyję teraz ciemniejszego cienia, takiego bardzo uniwersalnego, neutralnego odcienia brązobeżu, aby przygotować sobie miejsce pod nakładanie jeszcze ciemniejszych kolorków. Ten sam cień daję, otwórz oczko, troszeczkę pod dolną linię rzęs. Blendujemy zewnętrzny kącik brązowo-śliwkowym odcieniem. Jeżeli zależy nam na naturalnym, eleganckim efekcie, warto krawędzie kolorów dokładnie rozcierać, aby uzyskać gradient, czyli płynne przejście tonalne między barwami. Teraz użyję konturówki w kolorze brązowym z takimi delikatnymi drobinkami, która ciekawie rozświetli powiekę. Kredka Linea Automatic jest bardzo trwała, odporna na wilgoć, ale jednocześnie jest miękka i komfortowa w aplikacji, co jest bardzo ważne w przypadku delikatnej skóry na powiekach. Następnie łączę linię na dolnej powiece z linią na górze. Czarny matowy cień jest świetnym rozwiązaniem, jeśli chcemy w naturalny sposób wzmocnić intensywność w makijażu. Na środek powieki aplikuję cień z serii Glam numer 204. Daje on efekt trójwymiarowości na oku, dzięki niemu skóra na powiece mieni się subtelnie, a jednocześnie nie jest to taki nachalny błysk. Zaczesuję brwi do góry i namaluję teraz takie małe kreseczki, unosząc optycznie łuk brwiowy, które później rozetrę. Rzęsy tuszuję od samej nasady, żeby nie było przerwy między powieką a rzęsami. Tusz Ador 3D ma delikatną silikonową szczoteczkę, która świetnie tuszuje każdą rzęsę, jednocześnie je rozdzielając. Naszą paletkę do konturowania możemy także użyć do modelowania nosa. Ciemniejszy odcień aplikuję po bokach noska. Do tego celu można na przykład użyć większego pędzla służącego do makijażu oczu. I rozcieram delikatnie krawędzie, żeby kolor płynnie się rozchodził. Aplikuję zielony cień o głębokim nasyceniu, żeby optycznie podkreślić barwę tęczówki. Czarna kredka na linię wodną wzmocni efekt makijażu. I teraz rozświetlający pyłek aplikuję przy wewnętrznym kąciku, aby nadać makijażowi bardziej wieczorowy efekt. Następnie rozświetlamy tak zwane punkty światła na twarzy. Technika, która nazywa się strobing, wcześniej highlighting, rozświetlanie, istniała od lat, znowu weszła w trendy. Mamy wówczas efekt takiej zroszonej, świeżutkiej cery. Wszystkie te punkty, które wcześniej rozjaśnialiśmy, możemy dodatkowo, jeżeli rodzaj cery i kształt twarzy nam na to pozwala, rozświetlić. Teraz nakładamy róż, aby nadać cerze świeżości. Następnie możemy przejść do makijażu ust. Użyję do tego celu pomadki z olejem arganowym Paese, która świetnie nawilży usta i wygładzi naskórek. Makijaż możemy uznać za skończony, modelka wygląda pięknie. Teraz oddaję ją w ręce Olgi, która stworzy szybką i łatwą do wykonania fryzurę. Tak prezentuje się efekt naszej metamorfozy.
Może to być look zarówno wieczorowy w wersji lżejszej lub intensywniejszy makijaż dzienny. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam serdecznie. Sylwia Schiffman.